Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. Chociaż w dzisiejszym odcinku aż o tak samym Flight Gear nie będzie, bo zobaczymy sobie oto tą aplikację. To jest właśnie strona internetowa tej aplikacji. Jest to aplikacja Free Air Map, czyli można powiedzieć darmowe mapy lotnicze. Strona internetowa geminisoftware.de. No i tutaj właśnie Jakub tak dał mi namiar na tą aplikację. No też uważam, że jest dosyć mało znana aplikacja, bo też sam wcześniej o niej nie słyszałem. A jak możemy zobaczyć, można tutaj wykorzystywać tą aplikację aż tak tutaj pod te wszystkie symulatory, można powiedzieć wszystkie znaczące symulatory ta mapa wspiera. Więc nawet jeżeli nie dla samego Flight Gear, jeżeli latacie nawet na innych symulatorach, to możecie to sobie tą mapkę zobaczyć i podpiąć pod swój ulubiony symulator. No ja w tym odcinku wykorzystam sobie tutaj tą mapkę pod Flight Geara. No tu od razu widzimy na screenach, jak to mniej więcej wygląda. Tu od razu powiem, że to nie jest tak, no ten Garmin, jest to osadzone w takim okienku, tak Garmina GPS 500, ale to jest tylko, no w sumie atrapa, tak? Ale to sobie jeszcze zobaczymy w trakcie działania. No i tutaj mamy też na dole napisane, z jakich narzędzi, w ogóle z jakich innych usług korzysta ta mapa, żeby wyświetlać różnego rodzaju mapy lotnicze. Ale przejdźmy sobie do Download. No i tu mamy wszystkie instalacje na te wszelkie symulatory. No na przykład jeżeli korzystamy z X-Plane'a, z FSX-a i Flight Geara, no to musimy zainstalować tą mapę 3 razy, tak, na te wszystkie symulatory. Na każdy symulator trzeba zainstalować tą mapę, że tak powiem, z osobna. No ja sobie tylko pobiorę instalację na Flight Geara, tak? Niech tutaj nam się już w tle pobiera. Dalej mamy dokumentację, możemy sobie tutaj też pobrać PDF-a, no ale nie musimy, bo też sama dokumentacja jest już dołączona w instalatorze. Ale tu mamy wersję angielską, polskiej akurat nie ma dokumentacji. No i jeżeli chodzi o builda, to widzimy, że jest dosyć świeży, nawet z tego roku, to jest chyba czerwiec, lipiec, 22 lipca. Więc no nie tak dawno była nawet aktualizacja tego programu, więc mniemam, że program jest w miarę rozwijany i utrzymywany. Jest też support, no niech się wczyta. No co jest, nie chcę mi przejść na support. Ok. Tak, tutaj możemy wysłać maila do autora czy autorów tego projektu, z tym, że nie wiadomo, kto za tym stoi, tak? Mamy tylko nazwę Gemini Software, nie wiem, czy to jest jakaś firma, czy pojedyncza osoba, no tutaj danych kontaktowych za bardzo nie mamy, kto za tym stoi. Dobrze, to nam się jeszcze pobiera. Dobrze, aplikacja mi się pobrała, więc uruchamiamy instalator. No jest przykre ostrzeżenie, że właśnie tutaj uruchomienie tej aplikacji może spowodować zagrożenie dla naszego komputera. No, ja zaryzykuję i to zainstaluję. Więcej informacji i dajemy uruchomimy to. Dobrze, jest instalator, wybieramy język, oczywiście angielski. OK. No tutaj licencja. To jest freeware, to nie jest open source. Mamy tu jakąś licencję, dajmy akceptuj, dalej. No i tak, sposób instalacji. Ja właśnie pokazuję tą instalację dlatego, że tutaj jest możliwość zainstalowania tej mapy na różne sposoby. Tak, mamy tutaj domyślny wariant default, to jest, no myślę, że najczęściej używany, to znaczy w takim przypadku, kiedy sama mapa będzie używana na tym samym komputerze, co symulator. Ale jest możliwość zainstalowania tej mapy także na osobnym komputerze, tak, że będzie się komunikować z symulatorem no, na drugim komputerze. Także jeżeli chcemy używać tej mapy na osobnym komputerze niż symulator, no to musimy tą mapę zainstalować 2 razy, tak? Na tym komputerze, na którym jest symulator i wtedy używamy server installer oraz na drugim komputerze, gdzie będziemy używali tylko mapy, wtedy używamy client installation. Przy server installation będziemy musieli jeszcze podać IP komputera, na którym będziemy tą mapę uruchamiali, także zawczasu musimy sobie to IP przygotować. Tutaj sama mapa no, działa tylko na Windowsie, tak? Mamy tylko instalatory pod Windowsa, ale jest też opcja, żeby sam symulator Flight Gear działał na przykład Linuxie albo Mac OS-ie. No i wtedy na drugim komputerze z Windowsem instalujemy tylko klienta, tak? Jako client installation. Ale też na komputerze z symulatorem musimy dograć odpowiednie pliki XML, które znajdziemy w katalogu client installation.
co Wam też później pokażę. No ja w każdym bądź razie na razie wybieram sobie default installation, dlatego że będę wszystko pokazywał na jednym i tym samym komputerze. I dajemy sobie dalej. No tutaj wybieramy katalog, gdzie to sobie instalujemy. Nie instalujemy tego w program Files, dlatego że ten katalog jest dosyć ograniczony, jeżeli chodzi tam, no ma jakieś tam restrykcje Windowsowe, a program potrzebuje pełnego dostępu do tam zapisu i odczytu, więc instalujemy to po prostu na dysku C i katalog Gemini domyślnie dajemy dalej. No u mnie ten katalog istnieje, więc mam te okienko, które muszę potwierdzić, że tak, chcę je nadpisać. OK, tutaj wybieramy sobie katalog, w którym zainstalowany jest Flight Gear, dajemy Browse, C, u mnie to jest program Files, rozwijamy i wskazujemy bezpośrednio katalog, w którym znajduje się tak Flight Gear, tu już dalej nie idziemy, po prostu wybieramy tą ścieżkę. OK, idziemy dalej, no i nazwa aplikacji dalej, dodatkowo możemy sobie doinstalować DirectX, jak i Runtime dla Visual C. Ja tego nie będę instalował, bo wiem, że już mam to zainstalowane. Idziemy dalej. Dobra, install. No i mapka się zainstalowała, dajemy finish i tutaj zobaczmy sobie na pulpicie, że dodały mi się dwie ikonki, o dziwo, tak? No pierwsza wiadomo, jest to mapa, ale mamy też drugą ikonkę z Flight Gearem do uruchamiania Flight Geara. Jeżeli to uruchomimy, to po prostu uruchomi nam się launcher. No ale właśnie po co dwie ikonki, tak? No bo ja mam tutaj starą ikonkę Flight Geara. Po co mi nowa? No to zobaczmy sobie właściwości tej ikonki i tu mamy tak, w jaki sposób jest to uruchamiane. Ja to skopiuję i wklejmy to sobie do notatnika. No i tak, widzimy, że to po prostu uruchamia naszego Flight Geara, tak? Nasz pliczek FGFS.exe, ale dodatkowo zawiera te trzy opcje, których wcześniej no nie było. No i po to właśnie jest tylko ta ikonka, żeby dodać te trzy opcje do wiersza poleceń. A trzy opcje to są opcje generic, które mają za zadanie tutaj używania tych trzech protokołów. To są nowe protokoły specjalnie zainstalowane przez tą mapę. Tu mamy protokół Free Air Map. To wysyła z Flight Geara, czyli out, tak, wysyła z Flight Geara do mapy pozycję naszego samolotu. Kolejna komenda wysyła pozycję innych samolotów. Tu właśnie mamy AI, czyli pozycję samolotów sterowanych przez komputer, jak i przez multiplayer tryb. I mamy pozycję in. Tutaj mamy wysyłanie jakichś danych o czasie. Nie, to jest coś związanego z czasem. Tutaj mapa wysyła coś do Flight Geara. No i te wszystkie trzy opcje tak musimy mieć uruchomione. No więc ja sobie zrobię tak, że to sobie skopiuję, uruchomię mojego tutaj normalnego Flight Geara i sobie przejdźmy w ustawienia, wkleję sobie to tutaj. To możemy zostawić w jednej linii, ale ja sobie zawsze trzymam opcję, każda opcja w osobnej linii, więc sobie to złamię. No i możemy to sobie tak umieścić w naszym launcherze. No i teraz nie musimy tej ikonki tutaj trzymać na pulpicie zbędnie. Możemy ją sobie usunąć. Dobrze, także tak jak mówiłem, te trzy protokoły są zainstalowywane i one się znajdują tutaj C, program Files. No po to właśnie trzeba było wskazać, gdzie jest Flight Geara, żeby właśnie on dodał tutaj do data protokół. No, protokół, tak, dodał te tutaj te trzy XML-e, tak? Także tak to rozwiązano. Nie wiem, czy najlepiej, bo może można było to pluginem rozwiązać i wtedy tylko... Nie, te opcje generic też by trzeba było podać, tak? Ale jeszcze plugina by trzeba było podać, ale może nie trzeba byłoby dodawać tych XML-i do katalogu instalacyjnego, tylko po prostu w pluginie to wszystko zawrzeć. No ale tak tutaj to rozwiązano. Dobra. Także też, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chcecie używać tą mapę na Windowsie, na innym komputerze, ale latać na przykład na macOSie czy Linuxie, no to właśnie na tym komputerach, gdzie macie Flight Geara, trzeba te trzy pliczki dodać wtedy ręcznie, no bo nie ma instalatora wtedy na serwer. No i też właśnie jak zainstalujecie sobie klienta na Windowsie, to wtedy w katalogu C, Gemini i tutaj System będzie jeszcze katalog Flight Geara i tam będą się znajdowały te trzy pliki XML, które już ręcznie musicie sobie dograć do tego katalogu Data Protocol na waszych tam instalacjach w Linuxie czy macOSie. Także wtedy trzeba to zrobić ręcznie, no a tak mamy to wszystko zrobione automatycznie. Dobrze, to już nie jest mi potrzebne. No i tak, uruchommy naszą mapę.
No i tak to się prezentuje na dzień dobry. Jak widzimy, jest taka trapa właśnie Garmina GPS 500. Mamy czerwone światełko, które nam mówi, że ta mapa jeszcze nie jest połączona z FlightGearem, no bo FlightGear nie jest w ogóle uruchomiony, więc uruchommy go sobie. Samolot, no wybiorę sobie tego Pipera Warrior 2. Ok, niech będzie Warszawa. No i ustawienia, tak, są te opcje dodane, więc wszystko powinno działać. Idziemy dalej, lećmy. I zobaczymy, że niedługo, zaraz powinno się tutaj, o jest, zielone światełko się zapaliło, czyli już połączenie zostało nawiązane z FlightGearem. Jesteśmy też tutaj z mapką ustawieni w Warszawie. Ok, symulator też się wczytał. No i właśnie jak widzimy, nawet jak tutaj teraz aktywny jest FlightGear, to ta mapka zawsze jest na wierzchu i możemy sobie gdzieś ją tam trzymać z boku i no i podglądać tutaj na mapce, gdzie jesteśmy i tak dalej, gdzie lecimy. No ale zobaczmy sobie oczywiście dokładnie tą mapkę. No pierwsza rzecz to to, że mamy taką właśnie tego Garmina GPS 500, co jest bardziej atrapą. No tutaj parę rzeczy działa, na przykład jasność nam działa. Możemy sobie tutaj minusem klikać teraz i no, możemy cały czarny ekran zrobić. Teraz szukamy plusa i rozjaśniamy, dobra. No tu ciągle klikam, tak? Trzeba cały czas klikać, żeby rozjaśniać czy przyciemniać, dobra. Mamy tutaj przyciski na zooma, one też działają. Tu sobie o, możemy ustawić dosyć duży zoom, chociaż jakość, ojej, głośno to jest. Jakość nie jest najlepsza tych map. Dalej mamy menu, to nam chowa tutaj. O, przecież znowu się pokazało. Chowa. O, teraz chowało nam menu. Pokazało. No, dobra, działa to. Mamy też działający przycisk clear, chociaż w tej chwili niewiele to zmienia. To jest jakiś tam chyba declutter, który tam tutaj niektóre informacje powinien ukrywać, ale w tej chwili mi to coś chyba nie za bardzo działa. Enter nie działa. Działa przycisk nearest, który pokazuje najbliższe lotnisko. Mamy też boksik z informacjami o najbliższym lotnisku, jak i właśnie zieloną strzałkę. Bardzo fajna opcja. Może sobie ją zostawię włączoną. Dalej działa też plan lotu, chociaż, no czy działa? Działa ten przycisk, ale jeszcze nie uświadczyłem, żeby mi ten plan lotu został załadowany z FlightGeara. No niestety, nie za bardzo to chyba działa ten plan lotu. Tu mamy też tą opcję, możemy to sobie kliknąć tutaj z menu, albo właśnie z tego przycisku. No i w sumie po to jest cała ta ramka udająca GPS 500. Tyle mamy opcji. Ale na szczęście możemy ją usunąć, bo to jednak dużo miejsca zajmuje. Możemy dać tutaj panel i już mamy bez tego GPS-a same okno z mapą. No co jest myślę dużo lepsze, bo ta mapa jest po prostu większa, tak? Mamy większy obszar na mapę. A ja to w ogóle sobie powiększę, żeby właśnie wam pokazać tak bardziej, żebyście widzieli, co na tej mapie jest, chociaż jeszcze może wam pokażę, że możemy tą mapę oczywiście rozciągać sobie dowolnie, na przykład możemy ciągnąć za dany bok i tu akurat domyślnie trzyma aspekt ratio odpowiedni, więc to nam się tak resizuje, że właśnie ustawia prawidłowy aspekt ratio, ale to też w opcjach można sobie wyłączyć, żeby tego aspekt ratio nie trzymał, ale to sobie zaraz zobaczymy. No i zobaczmy, co mamy na tej mapie. U góry mamy pewną balkę czarną z informacjami. Te informacje też można sobie dostosowywać. Tu mamy takie oznaczenie, gdzie jest północ na mapie. Z lewej strony mamy zoom. Możemy też sobie tutaj klikać na te cyferki i ustawiać odpowiedni poziom zooma. No tu jest niestety please wait, dosyć częsty napis tak przy wczytywaniu się mapy, który nam tutaj blokuje działanie mapy. No i zoom działa też tutaj z rolki. No i tutaj z tymi też przyciskami, jeżeli włączymy sobie panel, tak jak pokazywałem, z tymi przyciskami. Dobra. Tutaj w rogu mamy wiatr, chociaż coś nie mamy teraz wiatru. Może na razie sobie to zminimalizuję. Dajmy środowisko, pogoda. Nie mamy wiatru, no wiatr jest zero. No to dajmy sobie jakąś tam pogodę. Może dajmy sobie minima VFR. No i teraz jakiś wiatr jest, mamy kierunek strzałką pokazany, tak, stopnie 222 stopni i siła wiatru 10 węzłów, tak, także mamy boksik z wiatrem.
Tak, tu mamy ten NIRES, informacje o najbliższym lotnisku, tu mamy kod IKA lotniska, elewacja chyba coś się nie zgadza, bo mamy 0 stóp, to nie bardzo. Mamy bearing, kurs, jakim trzeba lecieć, żeby do tego lotniska dolecieć, mamy dystans do lotniska i tak dalej, wszelkie informacje, bardzo fajnie. Mamy też przycisk airport, jak go włączymy, to zobaczymy mapkę naszego lotniska, na którym się znajdujemy. No jak też tutaj u góry informacje o pasach startowych. Tak, położenie lotniska, współrzędne geograficzne, także też spoko sprawa. Ale przyjrzyjmy się teraz tutaj, co mamy jeszcze w opcjach na dole, tak? Mamy całe menu z różnymi tutaj opcjami. Może właśnie pierwsza rzecz to zobaczymy sobie mapę też lotniska, bo później sobie wystartuję, zobaczymy tą mapę też w działaniu podczas lotu, ale jeszcze chciałbym wam pokazać, że jak wejdziemy sobie bodajże w nav, tak? W nav, mamy coś takiego jak airport map. I teraz wybieramy kod ICAO lotniska. Tu mamy akurat od najbliższego, jest nasza Warszawa, ale możemy też ręcznie wpisać ICAO dowolnego lotniska, ale jak damy sobie tutaj na przykład Warszawę, no to widzimy też, że tak ta mapa lotniska naniosła nam się na mapę tutaj satelitarną i możemy sobie tutaj przejrzeć dokładnie na przykład jakie są oznaczenia dróg kołowania chociażby. Tu mamy też parking, możemy też wskazać pozycje parkingowe. Ale nie wiem, czy gdzieś tam widać tą pozycję parkingową. Tu sobie dam escape, jeszcze raz escape. Tu mamy też opcję move map, tak? Bo teraz ja nie mogę ruszać tej mapy, samolot zawsze jest w centrum, a jeżeli damy move map, to teraz ja mogę sobie to przesuwać. No właśnie, ten, o, jest ten parking, tak? To właśnie o to mi chodziło. Jak damy sobie jeszcze raz nav, to będzie to apt map, park post. Tak, możemy sobie wybrać jakąś pozycję parkingową. I tak widzimy, gdzie ona jest. No, też taka jest opcja. Ale dobrze, ja teraz wyłączę sobie to lotnisko. A chociaż jeszcze nie, chociaż jeszcze wam pokażę, że mamy też taką opcję jak Geo Airport. I to jest mniej więcej chyba to samo, co ten przycisk tutaj z boku Airport. Ten Geo Airport, że nam nanosi mapę albo nie. Tylko to już się wyłączyło. Jeszcze raz dajmy... nav, tu mapa, Warszawa, wstecz, o i teraz możemy się tak przełączać też, no, takie tu mamy możliwości. Dobrze, wyłączę tą mapę lotniska, escape i move map wyłączę, samolot się wycentruje tam, gdzie powinien być. Także tak to wygląda na szybko, jeżeli chodzi o mapę danego lotniska. Jeżeli chodzi o mapę też, dajmy nav, tu mamy PDF. Tu moglibyśmy sobie wczytać. Ja tu sobie na przykład przygotowałem mapy, jakiś podejść na Wrocław, ale z jakiegoś powodu jeszcze nie uświadczyłem, żeby te mapy mi się wczytały. I teraz też tak się dzieje. Właśnie coś to nie działa, tak? Ale w instrukcji ładnie to widać, że tam powinien nam się wczytać ten PDF tutaj do tej mapy i moglibyśmy wtedy przeglądać każdą stronę tego PDF-a. No ale niestety coś tutaj mi nie działa. Dobrze, także tyle na razie tutaj o tym i okej, okay, escape, przejdźmy na razie sobie tutaj do, a może dam tutaj config next reset, damy sobie małe okienko, wystartujemy sobie z mapą, niech ten samolot nam tutaj sobie leci i zobaczymy mapę podczas przelotu samolotu. Także sobie wystartuję. Co to za podskoki? No dobra. Możemy unosić. Dobrze, ja tu sobie włączę autopilota. Niech on tutaj sobie sam leci. Dobrze, heading.
VS, dajmy sobie jakieś tam niewielkie wzbijanie 100 metrów na sekundę. Na minutę, znaczy na sekundę. Dobra. No i wróćmy do naszej mapy. Tutaj widzimy, nasz sobie samolocik leci. Ja to sobie powiększę. Tak, widzimy ciągle, gdzie jest najbliższe lotnisko, tą zieloną strzałeczką. I to będzie nam się w trakcie lotu zmieniać. Oczywiście, tak jak dolecimy do innego pobliskiego lotniska, to nam się zmieni. Co my tu mamy? Dajmy escape, escape, escape. Dobra. Jak damy ciągle escape, to nam się te menu też wyłączy. Widzimy tylko exit. Może exit oczywiście wyłączy nam mapę. Na razie nie. Dajmy menu jeszcze raz. Ok, mamy pierwszy poziom menu. No i tak, tu mamy opcje konfiguracyjne, to sobie zobaczymy na końcu może. Panel, to już widzieliśmy, włącza nam ten panel na trapę GPS 500. Mamy też TCAS i sztuczną inteligencję. Możemy sobie włączyć właśnie ostrzeganie o innych samolotach. Tu chyba na żółto będzie nas ostrzegać, ale nie widzimy tego na mapie. Na zielono ostrzega i widzimy na mapie, gdzie są samoloty. Wektor, tu nam pokazuje ścieżkę, po której lecimy. Tu przy bardzo większym wietrze byśmy widzieli chyba bardziej odchył tego wektora. Ale dobrze, wektor sobie usuńmy. Plan lotu, to akurat właśnie jak mówiłem, nie za bardzo działa. Move map, to właśnie możemy teraz sobie przesuwać mapę, przeglądać sobie dowolnie, chociaż szkoda, że ten samolot zostaje. Też widzimy, że złapał kolejne lotnisko pobliskie. Info. Tu mamy właśnie sterowanie co do tego paska u góry, co tam ma się wyświetlać. Możemy dać no info, no to ten pasek u góry znika. Mamy info, to mamy na czarnym pasku tylko jakiś tam AI mode zoom 13. Mamy też state info, informacje o naszym stanie, że tak powiem, tak? Czyli ground speed, prędkość względem ziemi, 135 węzłów, heading 0, tak, kurs magnetyczny mamy. Wysokość 1000 i rośnie, i wysokość nad poziomem morza to jest, a to jest nad terenem. I outside air temperature, czyli temperatura na zewnątrz 14 stopni, chociaż stopni coś się skrzeczyło Celsjusza. Także teraz złapało nam kolejne lotnisko, dobra. Flight plan info, tutaj coś się zmienia, nie bardzo, może dlatego, że nie mam planu lotu. I pilot log, pilot log to po prostu nam otwiera osobną aplikację. No taki nasz dziennik lotów tu będzie się rejestrował. Akurat jeszcze żadnego lotu nie mam, ale tu będziemy mieli datę lotu, nasz call sign, nasz samolot, którym lecieliśmy, lotniska, z których wystartowaliśmy, na którym wylądowaliśmy oraz czasy start lotu i przylotu i łączna ilość godzin lotu. No jest taka osobna aplikacja do tego, ciekawe. Dobrze, wrócę na info, dam escape. Co mamy tutaj dalej? To było. Tak, info było. No tu mamy już opcję mapy, nawa, to zaraz zobaczymy. Mamy north up, to znaczy, że mapa skierowana jest na północ, a możemy to zmienić i mamy track up. No i teraz samolot zawsze jest skierowany do góry, a mapa się obraca, tak jak widzimy tutaj. Ale damy sobie north up domyślnie. Mamy też rose, możemy zobaczyć sobie właśnie nasze kierunki. Jeżeli damy jeszcze raz rose, tu widzimy, że pole z wiatrem zniknęło, bo jeżeli damy rose jeszcze raz, to pojawia nam się też strzałka, skąd wieje wiatr. I jeszcze raz damy rose, to widzimy też informacje o kierunku i sile wiatru. Jeszcze raz rose i wszystko znika, ale tu nam się pokazuje boksik z wiatrem. No tak to działa. Mamy też track, to może podczas mapy byłoby coś tutaj wyświetlane, znaczy podczas planu lotu jakbyśmy mieli. No i zobaczmy dalej, dajmy sobie map. Tu mamy w ogóle opcje, jakie mapy chcemy wyświetlać. Mamy domyślnie opcję satelita, możemy dać OSM, czyli OpenStreetMap i powinna nam się wyświetlić mapa OpenStreetMap. Tylko coś się długo wczytuje. No i jest OpenStreetMap. Ok, no zawiecha jest, please wait. No to jest właśnie to, że jak się tutaj robi zooma, to często pokazuje się ten napis please wait i wtedy cała mapa jest zablokowana. No i mamy tu wiele różnych opcji z mapą, na przykład Visual Flight Rule, może nie będę wszystkich pokazywał, bo to jak widać troszkę długo się wczytuje. O, tak wygląda mapa VFR. Mamy też opcję Terrain,
to nam będzie ostrzegać właśnie o terenie. Teraz jest w miarę na żółto, więc nie mamy aż tak dużego zagrożenia. O, zgasło teraz, tak? O nie, jest coś, dobra. O, tu widzimy, że jest teren podniesiony i nas ostrzega, że tutaj jest dosyć niebezpiecznie. No jeżeli bylibyśmy no, w górach albo przed nami byłaby duża góra, to nawet na czerwono byśmy mieli zaznaczone takie obszary, gdzie groziłaby nam katastrofa, zderzenie się z jakąś górą, tak? Także tu mamy fajnie pokazany terrain. Mamy też weather, tu nas ostrzega, że powinniśmy mieć w symulatorze ustawiony też, tak, ustawioną też rzeczywistą pogodę, żeby to miało sens. No i co, pobierze mi tu coś z weather? No powinien nam tutaj pokazywać chmury, tak, gdzie są jakieś chmury burzowe. Może rzeczywiście za bardzo tu nic nie ma, albo nie chce nam pokazać. Chociaż też nie mam rzeczywistej pogody, ale jak nie mam, on to może pobiera i tak z internetu po prostu osobno. No dobrze, innych map nie będę pokazywał. Tu mamy jeszcze mapy IFR, tu mamy jakieś inne różne, ale to... no już nie pamiętam, co to znaczy, te TPC, ONC, ale to wszystko też znajdziecie w dokumentacji, co te skróty oznaczają, no ale tu właśnie macie takie różne mapy. Dobrze, dajmy satelitę. Browser, co robi browser? Przeglądarka, ale coś to nic nie otwiera. Show external map in browser. Ale to mi się nie włącza. Ciekawe. Dobrze, dajmy wstecz. To tyle, jeżeli chodzi o mapy. No i mamy nawigację. Jeżeli wejdziemy w nawigację, to możemy sobie tutaj włączyć różne punkty nawigacyjne. Nie wiem, czy akurat fixy mi się włączyły. Waypoints are not displayed. Aha, że zoom jest zbyt duży. Więc dajmy bliżej. O, teraz fixy są dostępne. No, dlatego, że fixów jest bardzo dużo i to bardzo by zamulało aplikację. Mamy NDB do pokazania. Tutaj nam się pokazują wory. Są też wory, proszę bardzo. Airport na niebiesko. Mamy lotniska pokazane. Mamy też ILS-y. To akurat przy Warszawie widać jakiegoś ILS-a. Markery to przy lotniskach bardziej. Włączą się jakieś markery. No, tu nie widać tak bardzo. I airspace, przestrzenie powietrzne. Możemy sobie włączyć daną klasę. No, to nam się zaczęło włączać. Albo od razu dać all, wszystkie. O, wszystkie. I mamy wszystkie przestrzenie powietrzne. Albo dajemy off. Mamy też info. Co to jest info? Aha, mamy też boksiki z informacjami. Ojej, teraz zamula strasznie. Tak, informacje o tych przestrzeniach powietrznych. Dajemy off. OK. No i też drogi tutaj, wysokie drogi lotnicze, jak i niskie. Airport map, bo to mam właśnie pokazywałem, że możemy sobie nanieść lotnisko na mapę, ok. No i PDF, czytanie z PDF-a niestety nie działa. Mamy też database, tutaj możemy wskazać, z jakiego symulatora mają być czytane te właśnie punkty nawigacyjne wszystkie. To akurat mam wybrane, że z Flight Geara. Możemy też wybrać inny symulator i wtedy nawet ta mapa sama będzie starała się pobrać dane pliki nawigacyjne, jeżeli chodzi o dany symulator. Ale dobrze, ja tutaj nie będę tego zmieniał. No i co, to chyba tyle. Markery wyłączę. Tak, tyle jeżeli chodzi o mapę. No i mamy jeszcze config, tak? Możemy sobie zmienić tutaj różne opcje, a jest tych ekranów menu aż raz, dwa, trzy. Także bardzo dużo opcji konfiguracyjnych. User map. Tutaj możemy załadować, dajmy load, i możemy załadować jakiś plik PNG z mapą, tak? I wtedy ta mapa naniesie nam się tutaj do tego programu, do tej mapy. Mamy edytor wtedy tej mapy, obracanie tej mapy i tak dalej. Ja tutaj nie będę tego robił, nie mam akurat żadnego PNG przygotowanego. O, cofnęłem się chyba za dużo. Config. Także jest user map on top, tak? To oczywiście oznacza, że jak jest zapalone, to że zawsze mapa będzie na wierzchu. Jeżeli teraz on top wyłączę i tak aktywuję symulator, no to oczywiście... No, mapa jest teraz pod spodem, tak? Więc musimy ją sobie tutaj włączyć on topem i teraz zawsze mapa jest na wierzchu. Ja teraz mam aktywny symulator i mapa jest zawsze widoczna.
Idąc dalej, mamy heading true albo heading mag, czyli także heading kurs ma być magnetyczny albo rzeczywisty, rzeczywisty, czyli też inaczej geograficzny. No, tu możemy sobie to zmieniać. No i sound, tu możemy sobie ustawić dźwięk, tak, tego klikania, tego zoomowania i tak dalej. Możemy to sobie przyciszyć albo całkowicie wyłączyć i teraz dźwięku nie ma. Dobra, ja może tylko sobie przyciszę leciutko i włączmy go sobie. Min on top, to nam mapę rzuca taką malutką w okienku, w róg, jaka ma wysokość 2000, dobra. Teraz, żeby przywrócić tą mapę, to klikamy sobie nią po prostu. No, pokazuje nam się coś takiego, klikamy jeszcze raz i dopiero nam się przywraca mapa. O, tylko coś, dobra, coś ucieka nam po różnych częściach ekranu. Dobra, mamy też ikon, tu sobie zmieniamy ikonkę samolotu, teraz może tego nie widać, zmieńmy, o nie, tutaj chciałem, zmieńmy mapę, może na OpenStreetMap, będzie to chyba lepiej widoczne. To jest helikopter teraz, no niech się wczyta tylko mapa, tak, to jest helikopter, za bardzo, config, iko, tak. Klikamy dalej, mamy jakiś wojskowy myśliwiec, dalej General Aviation samolocik, i jakiś tam liniowiec, kolejny liniowiec, jakiś odrzutowiec biznesowy i helikopter. No i tak możemy sobie zmieniać ikonkę z samolotu. Dobra, ja może zostawię sobie ten odrzutowiec biznesowy, bo całkiem fajnie wygląda. Może zmieńmy, znowu to zrobiłem, zmieńmy mapę na satelitarną. Config, dobra, ikona była. Sim. A, tutaj to jest to samo, pobranie, z którego symulatora mają być pobrane dane nawigacyjne. Zostawmy to. Terrain, tutaj mamy też różne opcje, tak, do ostrzegania nas o terenie. Jakiś elevation. O, to jest fajna opcja profile, która nam pokazuje, jak się zmienia teren przed nami, że tu mamy jakieś wzniesienia. I to wszystko jest na bieżąco aktualizowane. Tu by też było może lepiej widoczne, jakbym leciał w jakieś góry, tak? To byśmy tutaj widzieli, jak te góry są przed nami. Tu mam też legendę. Aha, tylko tu trzeba włączyć chyba terrain albo coś takiego, żeby ten. O, tutaj path, jak włączymy sobie. Tu mamy tu różne opcje właśnie ostrzegania o terenie. Dobra, wyłączę to wszystko. Pafa też wyłączę. Chociaż mam wrażenie, że tu coś się jeszcze mi naniosło. Dajmy nav czy map. O, tutaj jest terrain. Dobra, wyłączę go. Tak, tam się jeszcze w mapie włącza terrain. Jak się tutaj wejdzie w config terrain. No, tak to wygląda. Dobra, mamy kolor. Kolor możemy sobie zmienić, kolor, nie wiem, no na przykład wybierzmy NDB i możemy sobie zmienić kolor NDB. No, ja nie będę tego robił, ale tu możemy sobie na różne kolorki poustawiać różne pomoce nawigacyjne. Jest też reset chyba tych kolorków. Też oznaczenie najbliższych, dobra. A tutaj mamy, co to jest ta szerokość? Ojojoj, już się pogubiłem. Tu był kolor. Tak, jakby grubość linii. Dobra, nie będziemy tego zmieniali. Direct to width plus minus track vector fly plan. Dobra. Tak, grubość linii możemy sobie też ustawić. To było w kolor. Dobra, kolor zostawmy. Nav size. Tutaj sobie zmieniamy chyba rozmiar, jak nie mam tych naszych punktów nawigacyjnych. Tu mamy tooltip. Tooltip, czyli jak właśnie widzicie, najeżdżam myszką na te różne przyciski, to u góry mi się pojawia podpis, co to jest. Możemy to sobie wyłączyć, tak, i już mamy tak spokój z tymi tooltipami. Frame. Frame służy do tego, żeby usunąć tę Windowsową białą belkę u góry. Jak damy frame, to widzimy, że ta belka znikła. To też widać, na przykład jak damy sobie okienko, wyłączymy frame, to mamy bez tego frame'a, tak. Mamy samą mapkę, tylko chyba teraz da się nawet ją chwycić. Dobra. Ła, dobra, zmniejszyłem ją. Wróćmy z frame'em i powiększmy to. I tu mamy next, tak? Kolejna strona. Tu mamy na przykład fajną opcję aspect ratio, żeby
nam tutaj się właśnie trzymał aspekt ratio przy zmianie rozmiaru. Jeżeli my właśnie sobie chwycimy dany bok, to on trzyma aspekt ratio 16 na 9. Możemy zmienić sobie aspekt ratio 16 na 10 i 4 na 3. Tak, i to ciągle będzie trzymał 4 na 3. Jak ja sobie tutaj teraz zmienię, to jest 4 na 3. Ale możemy dać dalej i mamy no, bez aspekt ratio, czyli teraz możemy sobie ustawić dowolnie tak jak chcemy, czyli na przykład o, coś takiego wąskiego, to też będzie nam się tak tutaj to ustawiać. Ale dobrze, ja sobie ustawię aspekt ratio, niech będzie też 16 na 9. Reset to nam resetuje okienko do chyba takiego oryginalnego rozmiaru. Tych opcji nie rozumiem troszkę, nearest limit tu mamy. No, jaki ma być minimalna długość pasa startowego, chyba coś takiego. I że ma być hard surface albo soft surface, czyli twarde lotnisko, twardzone albo nieutwardzone, że trawa albo wodne lotnisko. Także możemy tu sobie coś poustawiać. Full screen, to ciekawe, ustawia nam, ja tu dam okienko. Full screen ustawia nam symulator full screen. O, i widzimy, że jest full screen. Ale w takim full screen, żeby jeszcze mapa była na wierzchu, bo jak damy, o, wyłączę ten full screen i jak damy w symulatorze Shift 10, no to mapa nam znika, mimo że mapa ma opcję zawsze na wierzchu, no ale jednak full screen w Windowsie wymusza no full screen, więc mapa nam znika. Tak wymusza full screen na symulatorze, więc żeby tak się nie działo, tutaj wyłączamy full screen w symulatorze i możemy włączyć full screen poprzez tą mapę. Więc tak jest, tak całkiem dobra opcja. Tutaj mamy przypisania klawiszy, button assign. Tutaj mamy wysokość, czy ma być w stopach, czy w metrach, domyślnie w stopach. Temperatura, czy ma być w stopniach Fahrenheita, czy Celsjusza. Manual, tu nam otwiera po prostu podręcznik. Tak, tutaj już go sobie nadczytałem, mamy otwartą jakąś stronę. No, po prostu otwiera nam podręcznik PDF-a do tego programu. Tylko teraz ten podręcznik chyba musimy zamknąć. Tak, bo coś nam przymula mapę. CPU. Tutaj możemy sobie ustawić zużycie CPU 25%, 50% albo max i który wątek ma być obsługiwany przez tą mapę. No, ciekawe. Chyba transparent, ale coś nie widzę, żeby to działało. I weather station, to też jest wyłączone, dajmy next. Position, tutaj mamy nasze współrzędne geograficzne naszego samolotu. C-vector, nie wiem co on tutaj robi. Language to jest zmiana języka programu, polskiego nie ma. FPS, tu nam wyświetla w rogu FPS dla mapy. Ja tutaj akurat specjalnie zmniejszyłem te FPS-y w tam panelu sterowania karty graficznej, dlatego żeby no on tutaj mi generował strasznie wysokie FPS-y, jakieś tam nawet chyba 300 FPS-ów niepotrzebnie, tak tam 30 mi spokojnie wystarczy. Key size, aha, to mi zmniejsza, zwiększa o rozmiary tych klawiszy. Czyszczenie cache'a, send task, nawet nie wiem co to jest, chyba wysyłanie zadań? No nie wiem co to robi. I about, tutaj mamy okienko informacyjne o samym programie, wersja build, autor i tak dalej. Dobra. No i tyle, tak? Tyle chyba tutaj z tych opcji. Tu escape'em się cofamy. No i tak się prezentuje nasza mapa. No, całkiem spoko program, chociaż ma też swoje mankamenty, tak? Najbardziej to ten zoom troszkę jest denerwujący, że to się tak przycina. I jeszcze mi tutaj tak dźwiękiem atakuje. No, chociaż dźwięk można wyłączyć. No i też plan lotu mi nie działa i nie działa mi wczytywanie mapy z PDF-a, nav, PDF, to też mi nie działa. Nie wiem czemu. No nie wczytuje się, nie? No ale z drugiej strony program jest całkiem ciekawy. Mamy tutaj wiele pomocnych narzędzi, chociażby te najbliższe lotnisko, wiatr, ten Rose może być też spoko, że nam pokazuje tutaj nasze kierunki i też wiatr, skąd wieje, więc może być pomocne, żeby tutaj zorientować się z wiatrem. Tutaj już mi właśnie wskazał kolejne lotnisko.
Move map, no move map mógłby trochę lepiej wyglądać, bo troszkę też mi się nie podoba, że w tym trybie ten samolot się porusza. No jak dla mnie samolot powinien zostać gdzie jest. A tak tutaj on wykrywa tutaj pobliskie inne lotniska, co też nie do końca jest dobre. No a tak to całkiem spoko mapa. Mamy tutaj właśnie też te pomoce nawigacyjne. Też są spoko, jeżeli sobie włączymy. Mamy też informacje o LS-ach, częstotliwościach, jeżeli chodzi o wory, tak samo są częstotliwości podane, więc może być to pomocne i przydatne. Tutaj oczywiście używając gdzieś tam w rogu na mniejszym ekranie, chociaż wtedy te menusy są troszkę mało widoczne. No i też właśnie troszkę minus, że rzeczywiście troszkę ciężko tutaj jest poruszać się po tej mapie, po tym no bardzo dużej liczbie opcji, tak, bo tutaj no trzeba troszkę spędzić czasu z tą mapą, żeby się oswoić, gdzie co jest, tak, że jest ten konfig, że są te strony, że jest tego trochę i gdzie co szukać, no trzeba się tutaj troszkę z tą mapą oswoić. No a tak to polecam, zwłaszcza też jeżeli używacie nawet innych symulatorów, bo tak jak mówiłem, to działa niemalże na każdym popularnym symulatorze. Także to tyle będzie w tym odcinku, polecam mapkę, polecam sobie sprawdzić i się tą mapką pobawić. Myślę, że może być przydatnym narzędziem. Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, cześć wam!